Sponsorem kanału Wąs i Koks jest LVBet, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Jeśli chcesz zgarnąć bonusy od naszego sponsora, sprawdź komentarz pod filmikiem. Good morning, my neighbors! Siemanko, witamy Was w kolejnych ulanych testach Maki Ameryki. Dzięki Baronowi Van Trockiemu i Agnieszce, którzy przysłali nam szwunksy skąd? San Francisco. Siemano byki, podsyłamy Wam do testów pyszności prosto z Kalifornii, a dokładniej mówiąc suszoną wołowinę. Te kawałki od firmy Country Archer, czyli wiejski łucznik, są z Kalifornii, spod Los Angeles. Te inne szwunksy są bardziej ogólnokrajowe. Dziękujemy Wam serdecznie za dobre słowo. No i co, i będziemy to jeść. A propos gumy cynamonowej będę się wypowiadał, bo dla mnie to jest jakiś absolutny fenomen, że w Stanach wszyscy to jedzą, a u nas... Kiedyś była. Była, ale nikt się tym jakoś tak nie jarał. Z amerykańskich bawołów. Ja zacznę od zielonego. No, ewidentnie jest jakaś papryczka na tym, bo bardzo ładne są te opakowania. Jakby były, można powiedzieć, pasione trawą. Hatch chili, tak się nazywa. Widzimy, że tu jest made with real ingredients, czyli zrobione z prawdziwych składników. Te krówki jedzą trawę, więc widać, że one są naturalne. Ma 8% cholesterolu, ale ja mam nie za duży, bo biorę prochy. 60 kalorii. Nieważne, no po prostu... No nieważne, to ma być smaczne. Chief's Cut, Real Jerky Company, Chipotle Cracked Pepper, Premium Meats, czyli z najlepszych kawałków, z najlepszych krów, marynowane, przyprawiane według tajnej, że tak powiem, receptury szefa kuchni. No i jest, że tak powiem, wędzone do perfekcji. Na pewno będzie to bardzo pikantne, dlatego jesteśmy przygotowani. Mamy tutaj już w szklankach tak zwaną wódkę Boom. Oryginalne ja mam Chief's Cut Real Jerky Corporated Premium Smoked Beef Hard Cut Smoke Flavor Added. A ja mam ten oryginalny, czyli nawet dla tych, którzy... I wędzony. I jest też wędzony. Z kolei mam tą też od krówek, które były karmione trawą. Jeżeli chodzi o przyprawy, jest czosnek, kolorowy pieprz, jest też sól. Również tę krówkę możecie śledzić na Facebooku, Instagramie i na Twitterze. Grass-fed beef jerky teriyaki, w sosie teriyaki, czosnek i imbir. Ja w ogóle tego jestem ciekaw, bo ja w ogóle lubię sos teriyaki, więc... Tutaj mamy tak zwane rodzynki z konia, znaczy z tej, z krowy. Krowy. Beef steak bites. No i mamy gumy. Ja mam gumę cynamonową Trident, których jest 14 w środku. Sugar free gum with xylitol. Co to ten ksylitol? To jest ten dobry cukier, taki dla tych, dla wykwintusów. No to on ma w sobie to. Fat 0%, carbo 0% sugar. I zawiera soję. 15 sztuk. No jedna więcej, bo tu u mnie 14. 5 kalorii tylko i wyłącznie. Po co Amerykanie żują te gumy cynamonowe? Czy one mają zabić smak tego, co jedliśmy? Czy one są dobre w kontekście tego, że będziemy się zaraz całować z dziewczyną? Ostrzejsze może na później. Na później, dobra. Zacznijmy od tych oryginalnych. To ja może od teriyaki zacznę. No proszę, łatwo się otwiera, to duży jest plus. Ależ już pachnie, lala. Panie kochane. Intensywny zapach. Jaka konsystencja, taka raczej miększa. Raczej chips. Delikatne. Czuć ananasa. Mhm. Imbir. Nie są za suche, są takie... Konsystencja jest ich dobra. Mięciutkie. Zębów sobie na tym nie połamiecie. Ale słodkie to jest. Mało wyraziste, ale dobre. Ale kozacko to pachnie, bo naprawdę pachnie dobrym takim mięskiem. Dla dzieci też będzie dobre. Dajemy to na dobrą stronę na pewno. Trzeba przepukać. Tego ananasa chyba jest ciut za dużo. Te wędzone. Original. Tam jest jakiś worek. Oxygen Absorber, czyli to jest ten, co zabiera tlen. Ta. O, to jest wędzone. Ladies and gentlemen. Nie jest ostre, w ogóle nie jest ostre. Widać, że to było naprawdę wędzone długo. Sosem jakimś barbecue troszeczkę? Słodkim, delikatnym. I co mi się podoba w tej firmie Country Archer, że to nie jest suche. Znakomite, nie wiem, czy ktoś pobije go. Też jest delikatne dla dziewczyn, dla dzieci. Tylko mało. Na tym można cały dzień przejechać. Do lasu, na grzyby można zabrać. Bardzo dobre. I też można właśnie zamknąć ten dobry... Takie jak w samarce. Nie wiem, ktoś miał kiedyś... Widziałeś kiedyś samarę? No to co, może coś dla mężczyzn? Dawaj. Czyli z krakiem i z papryką chipotle. To już pachnie mocą. Mhm, jest ten chipotle, jest zdecydowanie. Jest krak. Wędzona papryka, wędzona wołowina. Mhm, no i ten sos chipotle. Ale takie... Nie wyrywa z siedzenia. Szkapci nie wyrywa. To jest dla tych, co... Cenią sobie ostrość, ale ta ostrość nie jest taka dominująca. Ten smak idealny
do piwa. I po prostu jak automat. Jesz i popijasz, jesz i popijasz. No dalej, no to może na zmianę smaku coś zwykłego, a później weźmiemy tą, dobrze, to ostrzejsze. Ale nie wiadomo, czy one są takie ostre właśnie. My. Intensywnie tak pachnie. Poczekaj, co to jest? Mocne przyprawy. Pieprzowe jakieś. Ależ mi się kawałek duży urwał. Widać, że jest sporo tych właśnie przypraw. Tu już czosnek czuć. Jest jakiś tutaj element słodyczy. Delikatny, ale swój taki charakter ma. Kolorowy pieprz i czosnek. I dużo czosnku. I ten czosnek tutaj jest wyczuwalny. Nie ma glutenu, ale tamte lepsze. Nie mój smak, przepraszam. Podoba mi się w ogóle to opakowanie. Lubię taki zielony kolor, taki trawiasty. U nas chyba nie ma takiego wyboru suszonej wołowiny. No tutaj naprawdę. Gama smaków jest bardzo duża. No panie! No ten zapach. Znakomicie to pachnie. Bardzo dobrze. Bardzo dobre. To jest hit. No ta papryka tutaj odczuwalna, ale nie jest jakaś. Bardziej pod kątem smaku papryki, tak, niż takiej turbo ostrości. Pachnie lepiej niż smakuje. Wydawało mi się, że to będzie inaczej smakowało. Tak, ale faktycznie pachnie bardzo dobrze. To wbrew pozorom nie jest pikantne. Nie, jest delikatnie coś tam wyczuwalne. Wiesz, ile już my protein przyjęliśmy dzisiaj? No jeden kawałek taki ma, wiesz, 9 gram. Przejeżdżasz do San Francisco i od tego zaczynasz tak naprawdę dzień. Zakupy. Zaczynasz dzień, zamykasz ten dzień. Kiedyś w San Francisco w GTA jak się grało, to się tam tymi uliczkami śmigało. No i tam też Kodak. Kodak był, tak. Poczekaj. Ależ mi się wołem odbiło. No i co mamy, rodzynki? O, to wołowinki. To przód krowy czy tył? To są takie już takie mini przekąski, ale to już jest twarde. Pieprzne. Zupełnie inaczej to smakuje. Zupełnie. Na pewno inny proces przygotowania. Nie chciałbym obrażać tutaj pana Jacka, ale to smakuje jak pocięty na kawałki kabanos. I to z takiej nie pierwszej jakości. Może ten skład jest niesamowity, jeśli chodzi o energię, ale walory smakowe. Smakowo to jest inna liga. Zrobię to, co Amerykanie robią na filmach, czyli zażyjemy odrobinę gumy do żucia, po angielsku chewing gum. Zobacz, jak to się otwiera, jak papierośnica. Zobaczcie sami. Mówisz do mnie, zapalisz? Ja mówię, słuchaj, nie zapalę, ale mogę cię poczęstować taką oto gumą do żucia. Pokaż, czy masz takie długie, klasyczne. Klasyczne takie. A ja mam takie krótsze, jakby zwinięte na pół. A, okej. Okay. Jest to motyły. Dawno nie jadłem, nie żułem gumy. Ja też nie. Ale to jest okej, okay, naprawdę. Bardzo dobre. Zobaczymy, komu się wcześniej smak skończy. Żeby nam nie wypadły, jest specjalna kieszonka. Tu też. I pyk. O którą się zaczepia. I ona się pyta, sorry, masz papierosa? Nie mam, nie palę. A zapalniczkę? Nie, bo nie palę papierosów. Ale mogę cię uraczyć taką oto gumą Trident. Tutaj na przykład też takie zawiniątko można schować. Można. Może zacznijmy od tego, co nas rozczarowało, a przynajmniej nie sprawiło, że będziemy tutaj bić brawa. To są te rozynki z krowy. Mówię, no dla polskiego chamskiego podniebienia to... To może być za chamskie. Tu taki wysuszony kabanos. Nie. Pieprzne. Jacek Links. Jacku, not this time. Te dwie, które były poprawne, ale też nas nie urzekły. Teriyaki. Tutaj ja lubię generalnie ananas, jeżeli chodzi o mięso. Natomiast przy takiej wołowinie nie do końca jest to ten... Za mało czosnku. Może gdyby tego czosnku... Tak, za mało wyraziste to było. Krowa karmiona trawą w wersji oryginalnej, dużo pieprzu, dużo czosnku. Tak. Czosnek dominujący. Bardzo dobre. To tutaj ta papryka idealnie oddaje swój smak, tak, idealnie z wołowina, ale to, co proszę Państwa, wyprawia się przy tych wędzonych... Te dwie są najlepsze. Czerwone, oryginalne dla tych, którzy nie szukają dla ostrości, dzieci, kobiet, szukają głębi smaku, a dla te pomarańczowe, dla tych, którzy szukają i głębi smaku, i odrobinę ostrości. Gumy do żucia, wiadomo. Ja po tych gumach dzisiaj będę się całował z kobietą. Czyli zjedliście łyżeczkę małą cynamonu? Podobno jest to niemożliwe. Smak ucieka trochę. Ucieka, u mnie też już ucieka, ale już chwilę gadamy, także ja zabieram to. Więc co, kochani, dziękujemy Wam za paczkę. Naprawdę miło dostać, że tak powiem, no tą wołowinę. No i z drugiego końca świata. Po raz pierwszy w naszych hulanych testach jedliśmy suszoną wołowinę z San Francisco. Jeżeli jeść wołowinę, moim zdaniem suszoną, po dzisiejszych testach, powiem śmiało, tylko wędzoną. I nieważne, czy ta krowa jadła trawę, czy jadła paszę, to nie ma znaczenia. Jeszcze raz ukłony dla Agnieszki i barona von Trockiego z San Francisco. A my udajemy się na miasto, gdyż będziemy chcieli kogoś poznać dzięki tym oto gumom,
A tą wołowinę zjemy dzisiaj siedząc na naszych wersalkach. Tak jest. Trzymajcie się. Goodbye.